zawsze i wszędzie koleją, jedziemy. Dzisiaj najgorsza kamera z cyklu Nutka Historii Cibelkomania. Jedziemy kolejnym składem M57, zobaczymy, nie czujemy sobie gratki, zobaczymy co pojedzie. Dobrze, że już się tulla dalej, coraz mniej te komunikacji zastępczej. Dlatego też stara kamera, najgorsza kamera, wszystko popakowane. Już w środę jedziemy IC i będzie to 16-godzinny trip, kilka dni wyjazdu, kilkanaście składów, nawet kilkadziesiąt wydaje mi się. Jedziemy. Dzisiaj jedziemy na dokłady, korzystając z sytuacji zawsze i wszędzie koleją. Yeah! Mamy już GoPro naładowane, także fajnie. Dodatkowa karta, tak żebym nie zgubił, jak to miało miejsce w Hetmanie. Zgubiłem jadąc z Opola. No to co, jedziemy linię numer 117, zaczynamy. Będzie krótko, ale mam nadzieję przyjemnie. Strasznie źle jest ta sygnalizacja świetna dana, mogłaby być z drugiej strony. Chyba że jakieś przepisy unijne. Stabilizacja tu jest naprawdę podstawowa, także ziemniem. Odchalanie nie jedzie, halne nie jedzie, oscypek nie jedzie z przyczyn remontowych, no i też pewnie innych. Zresztą nie wiadomo jak tam będzie, bo Czechowice Dziedzice są rozkopane tam i tam dalej na tej linii 139 i dlatego teraz mogą te pociągi albo jechać komunikacja zastępcza, tak, był Morcinek na przykład, albo będzie jechać na Opkowo. Dobra, zawsze i wszędzie koleją, jedziemy. Yeah. Pociąg będzie opóźniony, więc no z przyczyn już normalnych nie zdążymy na gladzie po 07. Wejdziemy sobie do Pendolino, do ED250. No i to tyle. Mało KS-ik już jeździ. Także nie wiem, może przez te remonty kiedyś co 20 minut. Czy Katowice z Wardą, czy Katowice Żywiec, czy odwrotnie. Teraz widzę chyba, czy składy jadą w tych godzinach, kiedy muszę już zdążyć. Bo dzisiaj wykład, także więcej improwizacji będzie niż. Także jedziemy zawsze i wszędzie koleją. Czyszkowy M57. Jest belek klasyczny. Jedziemy w klasyku. Co? Jedziemy dalej. Zawsze wszędzie kolej. Na grupie wypuściłem takie zdjęcie dworca w Wadowicach. Wspaniali ludzie na grupie linii numer 117. Mili, nie ma jakiegoś tam zawirowania jeden drugiego, ale takie dałem zapytania na zdjęcie i w zasadzie mają taką skromną refleksję. Wszystko fajnie, remontują tam dalej, bufer był otwarty. Otwarty, stacja zamknięta. Niemcom wydali 2 miliony chyba radni, żeby to wszystko funkcjonowało. Okazuje się, że nie funkcjonuje. Także przejścia w ogóle, nie wiem kto miał taki pomysł zrobić przejścia, bo ja uważam, że to było nieprzemyślane. Co innego, jakby to była duża stacja. Mała stacja, gdzie czas wiadomo jaki jest, nikt nie będzie
Z peronu na peron się przesiadam, żeby przejść na pociąg. Puściłem taką inicjatywę, to by miało sens, gdyby ten peron łączył się z peronem podziemnym już na wyjście przez drogę, już na wyjście na PKS. I tak powinno być, to by skróciło wyjście i no, skróciłoby na pewno duży obszar. Pozdrawia. No co? Jedziemy dalej. Stacja nieczynna. Jak widać, kiedyś tu było wejście. Tutaj mam stację. A tutaj mamy wejście do góry. Może jeszcze ktoś mnie czeka. Witam, cześć! 1.57 na Bielsku już stoi. Dworzec. Tu jest jedynie jadłodajnia otwarta, więc troszeczkę nie wiem, że tak zdobyli perony przejścia. A stacja jest nieczynna. 5.57 już stoi. A my sobie jednak przejdziemy. A czy tym? To przejdźmy sobie. Zresztą jak będzie coś tam czepało. No troszeczkę nie wypał, bo no, żeby to miało tutaj dalej drogę i wychodziło tam na PKS, byłaby rewelacja. Tak to on jest taki troszeczkę, nie ten. Tam jest na ostatni, ale my, że jedziemy do Bielska i popatrzymy na parę składów, może coś się uda nagrać. Zapomniałem pada i troszeczkę mam taki... Można było to jakoś tak zorganizować. Jedna odnoga, wyjście przed drogą, druga na. No ja wiem, każdy powie koszta, no ale coś się robi, żeby było lepiej, a nie żeby było gorzej. Także wydaje mi się, że pieniądze zrzucone było to elegancko. Pozdrawiam linię miłośników na fejsie, na Facebooku, linii numer 117. Zawsze koleją, Ole Regio robi różnicę, jedziemy dalej. M57 Sport 2024.
Nie wziąłem sobie, wziąłem powerbanka, nie wziąłem ładu kabla do masaka. Nie wiem co nagram, dojeżdżamy do stacji końcowej. Numer 17 na kanale jest. Za chwilę się nam przydzielnia pojawi. Ciekawe co będzie stało, ale ja mówię, nie wziąłem kabla do ładowania, no i to będzie takie, no. No teraz dopiero się przestawię. Dobra, jeszcze nie wiemy co przyjechało. Zawsze wszędzie koleją, na razie jedziemy dalej, jedziemy dalej. Po 07-1064. Idziemy dalej. Ale tam albo stoi Gagary M62 albo Skoda 183. Za chwilę tam przejdziemy. Tu mamy kibelka N71 AKS100. Teraz za chwilę mi się bateria wyładuje. Kabla do powerbanka nie mam. Co z tego, że trzy powerbanki? 10 lat kolei Śląskiej. A to niedobrze. Nie wiem, nie wiem. Dobra, będziemy gadać później, no na razie. No, N71 AKS100 nam odjeżdża. Wyłączę się. Też byłoby fajnie, jakby z jednej strony, z tej strony.
ten sam mniej więcej. Tak? O której mamy wyjazd? No to jak 36. Ja to zdążę sobie powodzić. Proszę, dziękuję. Bardzo proszę. Miłości kolejnictwa także. Dziękuję. Dzielnie nam obadawał. Dobra. Dzielnie obadawał. Idziemy dalej. Kiedyś był nagrywany, także to tak, no fajnie, że ten barowy jest, na piwo, nie wiem ile wtedy dawałem, sobie kupiłem piwo chyba 13 zł, Pendolino za chwilę nam pojedzie, tak żeby mi jedynie ta bateria wytrzymała, bo to jest takie eleganckie. Także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo elegancko. Dojechaliśmy nim 2 miesiące temu. Nowy rozkład jazdy. Do widzenia, dziękuję. Miłej podróży, spokojnej pracy. Myślałem, że zielona, a tu niebieska. Epo 07 1064. Za chwilę nam przyjedzie ED 250. Też sobie do niego wejdziemy. No i 3 KS-ki, no i trzeba iść na wykłady. Dzisiaj będzie pełna improwizacja, ale... No, do tego Pendolino jeszcze kilka ujęć. Na razie to wszystko koń z relacji. Bielsko-Biała Stacja, miłości kolejnictwa. Zawsze i wszędzie koleją. Tanio, wybitnie, bezpiecznie. Yeah! Dziobak tam stoi. Dobra, no. Będzie czekał pewnie na wiele. Epo 07 1064.
Dobra, tam pendulino dziobak stoi, my sobie go nagramy jak wjedzie. Na razie kondylacji. Yeah. Dziobak ED250. ED250-009. Ładowanie skończyło. Powerbanki są, a kabel nie wziął. Także chyba to tyle. Jakby się wyłączyło, no to to przejść będzie koleją tanio, wybitnie, bezpiecznie.